Zatem, moi drodzy, rozpoczynamy nową serię tym naszym dzisiejszym spotkaniem, spotkań z Akwinatą. I dzisiaj akurat wypada nam temat z jednej strony bardzo prosty, a z drugiej strony bardzo ciekawy i istotny. Można powiedzieć, że jesteśmy na takim skrzyżowaniu pewnych szlaków myśli. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, dzisiaj będziemy mówili o medioplatonizmie, o takim bardzo ciekawym kierunku, pewnym etapie rozwoju myśli platońskiej, gdzie w bardzo dużym stopniu został wykorzystany ładunek myśli Arystotelesa, gdzie nastąpiło połączenie myśli Platona i Arystotelesa. Będziemy dzisiaj mówili zwłaszcza o praktycznie wyłącznie o Bogu, o wizji Boga. O wizji Boga w medioplatonizmie to jest najbardziej interesujący temat z punktu widzenia takiego wstępu do myśli świętego Tomasza. Właśnie zobaczymy wiele w pismach medioplatoników, wiele takich elementów, wiele spośród tych, powiedzmy, argumentów, nawet jakby pewnego rodzaju, można powiedzieć, całe jakieś takie jakby no, części, powiedzmy, filozofii, które będą potem widoczne u świętego Tomasza. Będziemy porównywać nawet pewne elementy, zobaczymy, że są naprawdę podobne. Więc jeśli chodzi o medioplatonizm, to jest on też ważny dlatego, że stanowi potrzebny warunek do tego, by zrozumieć myśl neoplatońską. Neoplatonizm, który będzie czymś dużo trudniejszym, niestety, bardzo egzotycznym. Też mam już takie doświadczenia z nauki w szkole. Przedstawienie myśli neoplatońskiej jest bardzo, że spotyka się raczej z dość mieszanym odczuciem, jeśli chodzi o uczniów, i ci, którzy są normalnie bardzo zainteresowani, aktywni, jednak kiedy przedstawia im się myśl neoplatońską, okazuje się, że jakoś dostrzegają bardzo poważne jakieś może nie tyle trudności, co w zrozumieniu, co jakby no, nie mają motywacji do tego, żeby poznawać coś, co wydaje mi się tak odległe od rzeczywistości. I tego problemu akurat nie ma w medioplatonizmie, dlatego jest on dużo, dużo przyjemniejszy, ale już zawiera jakby w zalążku pewne cechy, które będą bardzo rozwinięte w neoplatonizmie. Więc jeśli chodzi o medioplatonizm, to też my już właściwie jesteśmy w dużym stopniu przygotowani ze względu do tego, żeby poznawać, ze względu na uprzednie, bardzo dogłębne przybliżenie postaci Filona Aleksandryjskiego. I nawet ramy czasowe i miejsce są bardzo podobne, bo medioplatonizm to filozofia, która rozwijała się od pierwszego wieku przed Chrystusem do drugiego wieku po Chrystusie. I właśnie tutaj również Aleksandria staje się w tym czasie centrum myśli filozoficznej. Więc pod tym względem jest znowu dużo wspólnego. I jeśli chodzi o pewne tendencje, właśnie tą tendencję religijną i mistyczną, którą widzieliśmy u Filona, która odgrywała tam rolę nie tyle niepośrednią, co wręcz jakby właściwie najistotniejszą, to tutaj ona również będzie czymś istotnym, chociaż nie aż tak bardzo. Więc jeśli chodzi o medioplatonizm, to można powiedzieć, że on jakby przeciwstawiając się stoicyzmowi i temu, co stoicyzm z filozofią grecką zrobił, z metafizyką, z ontologią, to znaczy bardzo mocno ograniczył się do materializmu z jednej strony, z drugiej strony zaczął pojmować rzeczywistość boską w sposób taki bardzo jakby związany, złączony ze światem, czyli bardzo mocne były tendencje panteistyczne. Tak właśnie w medioplatonizmie mamy powrót właśnie do tego, co było wielkim osiągnięciem Platona, wielkim osiągnięciem również Arystotelesa, to co nazywaliśmy kiedyś już tutaj na wykładzie, co nazywa się drugim żeglowaniem. To jest to wielkie osiągnięcie Platona, czyli wyjście ponad świat
empirycznie poznawalne, ponad to, co jest dostępne naszym zmysłom. Otwarcie się na rzeczywistość inteligibilną, tą poznawalną umysłem. I to w medioplatonizmie zostanie na powrót odkryte, zostanie jeszcze jakoś pogłębione. I co więcej jeszcze, zostanie wreszcie osiągnięte coś, co przy jakimś nieco innym obrocie spraw, przy pewnym bardziej korzystnym może biegu wydarzeń miałoby miejsce wcześniej i byłoby bardzo pożądane. Mianowicie połączenie najlepszych elementów filozofii Platona z najlepszymi elementami filozofii Arystotelesa. Tak, żeby stworzyć jakąś, powiedzmy, może jeszcze to nie jest synteza taka, powiedzmy, której należałoby oczekiwać, jeszcze czegoś będzie tutaj brakowało, ale jest ona bardzo, faktycznie bardzo głęboka. Jest już wiele zrobione w tym względzie. U świętego Tomasza znajdziemy jeszcze syntezę dużo głębszą. Te najlepsze elementy filozofii Platona też u świętego Tomasza się znajdą, ale przetworzone bardzo mocno. Tak samo jak i właściwie Arystoteles zostanie przetworzony przez świętego Tomasza, jakby wprowadzony jakby zupełnie inny, na inny zupełnie poziom. Więc jeśli chodzi o medioplatonizm, to tutaj przede wszystkim będzie nas interesowała kwestia Boga. Jak on jest rozumiany? Kim on jest? I po pierwsze, no, przychodzi nam na myśl ten pierwszy poruszyciel Arystotelesa. Na to najwięcej tutaj w naszym cyklu poświęciłem uwagi, a więc pamiętamy, że u Arystotelesa z jednej strony mamy do czynienia z faktycznie bardzo głęboko przemyślaną wizją właśnie takiego absolutu Boga, który jest umysłem myślącym samego siebie, który jest nieporuszonym poruszycielem, który staje się ze względu na to, że jest umiłowany przez jakiegoś poruszyciela, poruszonego przez ten pierwszy umysł już poruszony, staje się po prostu poruszycielem świata z racji tego, że jest kochany. Jest dokładnie tak samo jak w świecie ludzkim są osoby, jacyś tacy znani ludzie, celebryci, nazwijmy to, którzy stają się właśnie jakby przyczynami ruchu pewnych innych ludzi, tak? Znaczy ruchu w takim szerokim znaczeniu. Nie chodzi tutaj tylko oczywiście o ruch fizykalny jakiś, ruch w sensie mechanicznym, ale ruch w sensie jakiegoś poruszenia ich intelektów. Tak? To tutaj trochę to podobnie działa. Ostatecznie jednak ten wymiar mechaniczny staje się dominujący. On tutaj jakby pełni rolę taką najważniejszą w tym zrozumieniu, dlaczego świat się porusza, dlaczego wszelkie procesy fizyczne, biologiczne zachodzą. One są przecież wypadkową ruchu ciał niebieskich. Więc bardzo silny jest związek, o tym żeśmy już mówili, metafizyki z astronomią, to też jest pewną słabością, niewątpliwie. Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to jest właśnie to, że u szczytu całej rzeczywistości tkwi umysł. To nie jest jakaś abstrakcyjna zasada, to nie jest coś, co jest jakieś, powiedzmy, takie nieosobowe, jeśli tak można powiedzieć. Tak? Jest to umysł. Umysł, który myśli samego siebie i tutaj jest niestety ta największa słabość, bo to myślenie samego siebie, oczywiście to było potem w duchu, tak to było w neomedioplatonizmie trochę, czy w duchu, powiedzmy, filozofii Platona, próbowano tutaj dostrzec w tym myśleniu samego siebie coś więcej niż tylko myślenie właśnie samego siebie, ale faktycznie jednak wygląda na to, że Arystotelesa, ten pierwszy poruszyciel, nic nie wie o świecie, że jest zupełnie od niego jakoś odizolowany. Ten pierwszy poruszyciel nie może być wobec tego opatrznością, na przykład. Tak? Też nie jest on w żaden sposób stwórcą. Tutaj musimy pamiętać, że czymś zupełnie innym jest bycie pierwszym poruszycielem, a czym innym jest bycie stwórcą świata. Że Arystoteles stoi bardzo twardo na stanowisku, że świat jest odwieczny, że od zawsze jest pierwszy poruszyciel, który porusza świat. Od zawsze jest i zawsze też będzie. Jest to sytuacja, w której świat jest zależny w działaniu od jakiegoś bytu, ale to wcale nie znaczy, że kiedyś tego świata nie było. To jest zupełnie coś innego. Co więcej, nawet to rozróżnienie właśnie w tej zależności od czegoś, od jakiegoś poruszyciela i nawet właśnie zależności w sensie stworzenia, a stworzenie w czasie, to też się okazuje, że to nie jest do końca to samo. U świętego Tomasza zobaczymy,
Święty Tomasz będzie obstawał przy stanowisku, że właściwie nie mamy argumentów filozoficznych, żeby udowodnić stworzenie świata w czasie. Owszem, świat jest stworzony, bo już na bazie metafizyki Arystotelesa świat jest stworzony, ale czy jest stworzony w czasie, czy jest stworzony jakby odwiecznie, to jest zupełnie co innego i tylko dzięki objawieniu wiemy, że jest stworzony w czasie, że świat istnieje skończoną liczbę lat, jeśli tak można powiedzieć. Tak będzie u świętego Tomasza. I tutaj jest bardzo ciekawy przykład, który podaje też ojciec Garrigou Lagrange, że można sobie to wyobrażać w ten sposób. Mianowicie mamy nieskończoną w swych rozmiarach plażę i po tej plaży, no, znaczy na tej plaży widzimy ślad stóp, który rozciąga się tak bezgranicznie, tak, bez żadnego początku i końca. Ten ślad, no właśnie, musi być przez kogoś zostawiony. Musi mieć swoją przyczynę, musi być stwórca, ale to wcale nie znaczy, że jest jakiś początek tego tropu, czy koniec jakiś, tak? To jakby idzie po prostu w nieskończoność. Wcale nie znaczy, że tutaj jest konieczność takiego ograniczenia, ale tutaj mówimy teraz w tym momencie o świętym Tomaszu, gdzie jest faktycznie stworzenie. Natomiast u Arystotelesa nie ma stworzenia. Po prostu jest pierwszy poruszyciel, który jest przyczyną ruchu świata. Porusza w bardzo ciekawy sposób, bo jest zasadniczo przyczyną celową. Po prostu powoduje miłość u tego pierwszego poruszyciela poruszonego, u pewnego innego zresztą właśnie intelektu, czy jakiś inny intelekt niższego rzędu, kocha ten najwyższy intelekt. A ten najwyższy intelekt, owszem, nie jest bierny, nie jest jakimś nic nie czyniącym. On czyni najwięcej, kontempluje, myśli, ale zajmuje się tym, co jest najdoskonalsze, czyli zajmuje się samym sobą. I oczywiście u świętego Tomasza będzie, to jakby to wszystko w pewnym sensie będzie, ale jednocześnie będzie bardzo silnie podkreślone to, że właśnie ten umysł najwyższy, właśnie Bóg, to, że on myśli samego siebie, nie znaczy, że nie zna każdego z nas, że nie zna nie tylko jakichś gatunków, rodzajów, ale też jak najbardziej jest świadomy wszystkich konkretnych wydarzeń i co więcej jest też opatrznością. Tego nie będzie u Arystotelesa. Natomiast właśnie u medioplatoników pewne ograniczenia tej bardzo ciasnej wizji Arystotelesa zostaną też przezwyciężone. To jest ciekawe, że udaje się przezwyciężyć, bo koncepcja Arystotelesa jest z jednej strony bardzo wąska i ograniczona, z drugiej strony jest jednak bardzo wzniosła, ponieważ rozumie, że u szczytu świata znajduje się umysł. Bo teraz dla porównania przypomnijmy sobie, kim jest, czyli jak wygląda świat, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda ta piramida, taka ontologiczna piramida bytu filozofii Platona. Otóż najczęściej się odwołujemy do Timajosa, do tego dialogu, który pokazuje nam, przedstawia nam stworzenie świata, tak, stworzenie to właśnie nie jest stworzenie, zbudowanie przez Demiurga, dokładnie to znaczy tyle co rzemieślnik, czyli przez pewnego twórcę, nie stwórcę, tylko przez twórcę, uporządkowanie, zbudowanie świata, w którym się znajdujemy, świata materialnego. Ale przecież to wcale nie jest najważniejsze. Zresztą ten twórca jest wpatrzony w świat idei. To właśnie świat idei jest prawdziwym bytem. Świat materialny, świat poznawalny zmysłowo nie jest tym prawdziwym bytem. I to bardzo w wielu miejscach Platon podkreśla. Można powiedzieć, że to jest jedna z najważniejszych myśli tego filozofa, że świat poznawalny zmysłowo nie jest tym prawdziwym światem, jest zaledwie cieniem, jest tylko jakimś odblaskiem prawdziwej rzeczywistości. A prawdziwa rzeczywistość jest niezmienna. Prawdziwa rzeczywistość jest ukonstytuowana odwiecznie, jest odwieczna, jest niezmienna i odwieczna i konieczna. To jest świat idei, który też ma swoją bardzo bogatą strukturę i tutaj no, jakby zaczynają się pewne schody, bo ta struktura jest dość złożona i tutaj też pewien element myśli pitagorejskiej się pojawia. Pojawiają się, to jest w tej nauce niepisanej, właściwie to jest treść tych nauk, cały ten system, który ostatecznie
ostatecznie sprowadza wszystko do pewnych podstawowych zasad, zasady jedni i zasady diady, które konstytuują, jakby ostatecznie rozpinają całą tą rzeczywistość inteligibilną, czyli tą poznawalną umysłowo. Ale jakby podsumowując, u Platona to nie umysł znajduje się na szczycie, tylko na szczycie znajdują się pewne abstrakcyjne zasady, pewne wzorce, pewne ogólne pojęcia, właśnie idee, to co w żaden sposób nie jest umysłem, jakby nie jest osobą, jeśli tak można powiedzieć, chociaż to oczywiście pojęcie osoby dobrze wiemy, że jest pojęciem chrześcijańskim, powstałym przy wykorzystaniu osiągnięć filozofii, a nie jest pojęciem znanym jako takie, prawda, jeszcze filozofii tej pogańskiej, ale niewątpliwie już jakby podstawę do zrozumienia tego, czym jest człowiek, właśnie w filozofii greckiej znajdujemy i od czasów Sokratesa już dość dobrze zostaje człowiek właśnie pojęty, zrozumiany, tak, jako pewna jednostka zdolna do myślenia, do poznawania. Więc mamy tutaj do czynienia z dwoma zupełnie różnymi spojrzeniami, bo owszem, u Platona ten demiurg, ten twórca, ten, który porządkuje rzeczywistość, który niejako odpowiada za zbudowanie świata materialnego, on jest oczywiście umysłem, ale on znajduje się poniżej świata idei. On nie jest na samym szczycie. Więc teraz jakby rozumiemy, w jaki sposób, czy od razu już może może jeszcze nie rozumiemy, ale już przypuszczamy, w jaki sposób może to zostać połączone, w jaki sposób można jakoś ocalić to, co najważniejsze w jednym i w drugim podejściu, tak? Bo jeśli chodzi o pewne zalety, to niewątpliwie u Platona te zalety znajdziemy, bo tutaj mamy chociażby ten umysł, tak? Tego demiurka, no on znajduje się poniżej idei, ale z drugiej strony on w jakiś sposób jednak kształtuje świat, w którym żyjemy, ten świat zmysłowo poznawalny, tak? No, nie konstytuuje świata tego prawdziwego, świata idei, ale przynajmniej ten świat materialny, zmysłowy buduje. W ten sposób jest jakiś związek pomiędzy nim i światem materialnym. Więc czy nie dałoby się przemyśleć tego w ten sposób, żeby uczynić z tego umysłu, tak? Bo właśnie w medioplatonizmie to umysł zostanie na samym szczycie postawiony, ale jednocześnie, żeby była pewna relacja pomiędzy nim i światem istniejącym i jednocześnie, żeby przede wszystkim, no, żeby wiedział, żeby znał rzeczy, które tutaj są, tak? Żeby nie był tylko myślącym samego siebie, bo to jest to największe ograniczenie myśli Arystotelesa. I tak u medioplatoników zostanie to jakby połączone, że zostanie powiązane zostaną pojęcia, pewne schematy myślowe z filozofii Arystotelesa, bo jednak jest tam bardzo dużo bardzo dobrych i ważnych rzeczy, które są niezwykle istotne, bo Arystoteles dał nam pewien zbiór pojęć, bardzo podstawowych z jednej strony, a z drugiej strony pojęć, które no, przez świętego Tomasza zostaną też przecież przejęte, nawet pogłębione zostanie ich rozumienie, ale pojęcia, które też przez medioplatoników będą wykorzystywane, pojęcia takie jak akt i możność chociażby, pojęcia forma i materia, pojęcia substancja i przypadłość też, więc te właściwie pojęcia, takie sześć pojęć, które w dużej mierze wyjaśnia rzeczywistość, zwłaszcza akt i możność. W ten sposób można pojąć różnicę pomiędzy bytami, można zrozumieć, można opisać to, czym się będzie różnił ten umysł, który chcemy, aby był umieszczony ponad tą rzeczywistością świata, czym on się różni od owego świata. Ale cały czas będzie to jednak uwikłane w bardzo takie platońskie myślenie, bo to, co będą medioplatonicy podkreślali, to będzie niezmienność owego pierwszego poruszyciela, tego intelektu, który stoi u podstaw rzeczywistości, czy u szczytu jednocześnie rzeczywistości. Bo myślenie platońskie do tego się w dużej mierze sprowadza, że kiedy się myśli o absolucie, to się akcentuje jego niezmienność. To widzimy też u świętego Augustyna, który będzie na bazie już neoplatońskiej filozofii budował swoją wizję
ale w rzeczywistości, ale no, pod tym względem jest to właściwie to samo. Tak? Czyli i tak też będzie święty Augustyn rozumiał te niezwykle istotne słowa objawione Mojżeszowi, słowa, które stanowią imię Pana Boga w Księdze Wyjścia, w rozdziale 3, wersecie 14 jest napisane, że Pan Bóg przedstawia swoje imię, jestem, który jestem. Jestem, który jestem, i jest ogromna różnica w samej interpretacji tych słów pomiędzy świętym Tomaszem a świętym Augustynem. Augustyn zrozumie to właśnie w ten sposób. Jestem, który jestem, czyli jestem niezmienny, jestem zawsze ten sam. Jestem tym, który z racji swojej doskonałości jestem niezmienny, bo właśnie na tym też moja doskonałość polega, że jestem niezmienny. Cała rzeczywistość się zmienia, ta rzeczywistość stworzona, ludzie, też i aniołowie, i świat oczywiście materialny podlega ciągłym zmianom, czyli właściwie w pewnym sensie nie jest. Bo jeśli na to w ten sposób spojrzeć, to faktycznie jest tutaj coś bardzo głębokiego w tym, tak, że doskonałość oznacza niezmienność. I zobaczcie, moi drodzy, że przecież my tak naprawdę jako katolicy tradycji świetnie to rozumiemy, bo na tym polega też głębia i siła przyciągania tradycyjnej liturgii, ponieważ jest ona niezmienna. Jest niezmienna, dlatego jakby jest to, co jest zmienne, to, co ciągle się zmienia, tego właściwie ciągle nie ma, bo ciągle jest inne. Tak? Bo to nie tylko zresztą chodzi o liturgię, po II Soborze Watykańskim właściwie wszystko ciągle musi się zmieniać. I co jakiś czas, co kilka lat, nowe rzeczy są wtłaczane zamiast tych starych i stare są przeobrażane, czy zmusza się do przeobrażeń rzeczy, które dopiero co zostały zresztą wprowadzone, coraz to nowe, i to na każdym poziomie, nawet w sprawach tak jakby drobnych, jak na przykład tłumaczenia Pisma Świętego, że co kilka lat musi być jakieś nowe. Tak? I nie tyle uczy się wiernych, żeby oni się przyzwyczajali do tego niezmiennego sensu Pisma Świętego, a do tego też potrzebna jest pewna stałość przekładu, tak? Że się uczymy pewnych zdań i to, co nas nauczyła babcia, kiedy mieliśmy 5 lat, jakieś zdanie, pamiętamy jakby co do wyrazów, mając lat 80. Tak? To jest nawet w takich drobnych sprawach. To teraz, a nie odwrotnie, musi być tak, że to cię ciągle musi dostosowywać do świata. I raz, że się traci, tu się to z punktu widzenia takiego zupełnie oczywistego, takiego socjologicznego, jest to jakby bezsensowne, bo to jest odwracanie zupełnie tej relacji. Zamiast Kościół nawracać świat, to jest nawracany przez świat, bo ciągle jest pół kroku do tyłu. To ciągle to świat. My musimy jakby reagować na to, co świat nam przedstawia i dostosowywać się do tego, co świat wymyśla, co jest jakby z punktu widzenia takiego socjologicznego właśnie jest zupełnie bezsensowne. To każdy zrozumie, że to nie tędy droga, tak? Ale też jest to z punktu widzenia właśnie takiego metafizycznego bezsensowne, czy ontologicznego, ponieważ to, co jest zmienne, jest mniej doskonałe od tego, co jest niezmienne, prawda? W ten sposób to, co było doskonalsze, zostaje zastąpione przez to, co jest niedoskonałe, bo ciągle jest zmieniane. Jakby ciągle tego nie ma, bo ciągle jest coraz to inne. Zresztą w Platona rzeczywiście jest to bardzo, bardzo mocna myśl, bo świat idei jest niezmienny, świat materialny jest zmienny. I to jest coś, co tkwi jakby w samej strukturze rzeczywistości. Tak? Ale ta myśl jest, można powiedzieć, również można ją zauważyć, można do niej dojść przy wykorzystaniu pojęć filozofii Arystotelesa, właśnie akt i możność. Właśnie akt i możność. Bóg jest czystym aktem. Nie ma w sobie żadnej możności. Tutaj u świętego Tomasza już w średniowieczu rozróżniano możność czynną, możność bierną. Możność bierna, ta najbardziej jakby zasadnicza z punktu widzenia przeciwstawienia się aktowi, czyli zdolność do bycia zmienianym. W Bogu nie ma żadnej zdolności do bycia zmienianym. Po prostu On nie dostosowuje się do rzeczywistości świata, który stworzył. Jakby nie reaguje na to, co się dzieje, chociaż tak moderniści Boga przedstawiają. To jest zadziwiające. To kilka razy się z tym spotkałem w czasie studiów w seminarium, gdzie się moderniści próbują tak Boga jakoś uczynić bardziej zrozumiałym, ale w ten sposób go odzierają w ogóle z boskości, bo twierdzą, że jego oddziaływanie ze światem przypomina trochę granie w szachy, ale grę w szachy jakiegoś arcymistrza, który przewiduje ileś ruchów do przodu.
Wobec tego nie da się go ograć tak w praktyce, no ale teoretycznie zawsze możliwość jest, przecież arcymistrz może przegrać nawet z nowicjuszem teoretycznie, tak? Ale już pomijając taki absurd zupełny, że Pan Bóg może czegoś nie osiągnąć, jakichś celów, bo jakby przegra w szachy, czegoś nie uwzględni, czegoś nie przewidzi, co jest oczywiście idiotyczne, ale też idiotyczne jest właśnie nawet i to, że Pan Bóg jakoś reaguje na to, co się dzieje, że jest jakaś w nim możność bierna, coś tam się stało, coś w świecie się wydarzyło, jakaś wolna wola stworzenia, coś tam zapragnęła czegoś, dokonała jakiegoś aktu, wobec tego Pan Bóg musi na to jakoś odpowiedzieć. Wcześniej czegoś nie wiedział i teraz się dowiedział nagle i musi teraz się zastanowić, co z tym zrobić fantem. No to jest oczywiście absurdalne, to oznacza, że nie jest żadnym czystym aktem. Więc Panu Bogu jest całkowita niezmienność. Jest oczywiście to jakby na poziomie tych pojęć dostrzegalne, te pojęcia akt i możność tutaj nam bardzo pomagają. Mimo tego, że Pan Bóg jest, właśnie dlatego, że Pan Bóg jest czystym aktem, to jednocześnie jest w nim całkowita niezmienność. A jednocześnie ta niezmienność nie oznacza takiego trwania, nazwijmy to pasywnego, tak? Znaczy takiego, które oznacza pewną niedoskonałość, że jest jakby niezmienny w taki sposób, który nam ludziom się wydaje jakby mniej doskonały od działania, no bo niezmienny to znaczy jakoś pasywny, no nic nie robi, tak? No to jest taki po prostu, a tu ktoś coś robi, no to znaczy, że to jest doskonalszy. Otóż ta niezmienność jednak wiąże się z najdoskonalszym działaniem, z działaniem, które jest kontemplacją. I to jest bardzo głęboka myśl też dlatego, że proszę zobaczyć, że cała ogromna taka przepaść mentalna pomiędzy średniowieczem i starożytnością również chrześcijańską i nowożytnością się opiera właśnie na zrozumieniu tego, że doskonalsze jest kontemplowanie niż działalność zewnętrzna. Kontemplowanie, kontemplacja, bo ona naśladuje to, co robi Pan Bóg, a jednocześnie to, co robi, jest niezmienne. Czyli i kontemplacja mistyków, kontemplacja świętych w jakiś niedoskonały sposób, ale jednak naśladuje właśnie tą niezmienność Boga, prawda? Naśladuje ją w sposób taki, jaki stworzenie może naśladować, ale dokładnie o to chodzi. Tak samo w niebie, jeszcze bardziej przecież, tam błogosławieni i ludzie, czy ludzie, czy aniołowie kontemplują Pana Boga i w jakiś sposób są wprowadzeni w Jego niezmienność, tak? A jednocześnie ta niezmienność wiąże się z największą aktywnością. Tak? I tak samo tutaj na ziemi. No, zakony kontemplacyjne w najlepszym stopniu, najbliższym stopniu są, tak najbardziej są jakby zbliżone do Boga, do Jego doskonałości, dużo bardziej niż zakony czynne. Tak? Oczywiście święty Tomasz będzie też mówił, że taki zakon jak jego zakon jest pod wieloma względami jakby jeszcze lepszy, ponieważ łączy doskonałość zakonów kontemplacyjnych, bo to jest zakon mieszany, dominikanie, tak kontemplacyjno-aktywny, z działalnością tą duszpasterską polegającą właśnie na uczeniu, czyli jakby też na wprowadzaniu ludzi w kontemplację. Tak? No zobaczmy, że dokładnie tutaj jakby to myślenie jest jakby praktyczne, to znaczy z niego wyciąga się, z tych zasad filozoficznych wyciąga się wnioski prowadzące do takiego czy innego ustawienia jakby duszpasterstwa, tak? Że to są rzeczy bardzo praktyczne. Nowożytność poszła oczywiście w innym kierunku, także bardzo często potem w nowożytności ludzie świeccy, zwłaszcza oczywiście oni, mieli problem ze zrozumieniem jakby wartościowości zakonów kontemplacyjnych. Po co one w ogóle istnieją? Po co tam ludzie przebywają, modlą się, nic nie robią? Tak? Mogliby tyle zrobić, gdyby karmili biednych na przykład, gdyby prowadzili sierocińce. Dlaczego tam te karmelitanki siedzą i się modlą cały czas? Nic nie robią przecież, prawda? Wydawałoby się, że to jest bez sensu, że tak to być nie może, że tak być nie powinno. A jest dokładnie odwrotnie i to ma bardzo głębokie uzasadnienie właśnie filozofii. Także to widzimy, że te idee mają swoje konsekwencje. To nie jest tak, że mówimy tutaj o jakichś koncepcjach takich tam powiedzmy odległych, że to są jakieś powiedzmy nieistotne rzeczy, właśnie są najbardziej istotne. I co więcej, to też nie są jakieś tylko takie czy inne koncepcje ze względu na ludzką pomysłowość przez tych filozofów wprowadzone jakby w obieg intelektualny, ale że to są bardzo głębokie, są owoce bardzo głębokiego namysłu, wielkich umysłów starożytności. A więc właśnie z jednej strony mamy ten umysł, który no, tutaj jakby filozofia i
i Platona, i Arystotelesa rozumie, że musi ten umysł stojący u podstaw być faktycznie niezmienny, że musi być niezmiennym umysłem, że musi być po prostu wolny od jakiejkolwiek zmienności. I również też obaj te tropy prowadzą nas do uwolnienia Boga ze związku z materią. I to jest coś, co możemy tutaj odnaleźć zarówno w myśli tego platonizmu średniego, medioplatonizmu, jak i u świętego Tomasza, nawet właśnie podobne argumenty, które, bo właściwie w tej sprawie trudno znaleźć też nawet jakieś inne, które będą pokazywały Boga jako tego, który jest wolny od jakichkolwiek związków z materią, a w czasach, kiedy ten medioplatonizm się ukonstytuował, kiedy on zaczął panować, wówczas oczywiście ciągle wpływy stoików, którzy starali się Boga jakby połączyć ze światem materialnym, ciągle były duże, więc jest to jednak istotne osiągnięcie. Dlaczego Pan Bóg musi być wolny od materii? Na poziomie myśli Arystotelesa sprawa jest bardzo prosta, dlatego że materia wiąże się z możnością, że po prostu nie ma możliwości, żeby pierwszy poruszyciel miał cokolwiek wspólnego z materią. Musi być od niej wolny. I tutaj można zwrócić do sumy teologii. To są wszystko pierwsze kwestie z pierwszej części sumy teologicznej. Dokładnie to jest zagadnienie trzecie, kwestia trzecia, dotycząca niezłożoności Boga. I zaraz artykuł pierwszy, czy Bóg jest ciałem, i artykuł drugi, czy Bóg jest złożony z materii i formy. Tutaj już możemy odnaleźć dokładnie te argumenty, które również znajdziemy tak naprawdę właśnie u medioplatoników. Więc może najpierw przeczytam, jak to wygląda u Plutarcha, właśnie tego przedstawiciela, jednego z wybitniejszych, on żył na przełomie I i II wieku po Chrystusie, przedstawiciela tego właśnie kierunku. Więc on pisze tak: natomiast o Boga przeobrażeniach i przemianach, kiedy miałby czy to rozpłonąć wraz z całym wszechświatem, jak mówią, to znowu zgęszczać się i zniżać, bo tak myśl stoicka przedstawiała rzeczywistość, zmieniając się w ziemię, w morze, wiatry, w istoty żywe i doznając ciężkich kolei losu zwierząt i roślin, o tym nawet słuchać się nie godzi. I dalej. Nie jest prawdopodobne ani stosowne, żeby, jak twierdzą niektórzy filozofowie, Bóg był zmieszany z materią podległą wszystkim dolegliwościom i z rzeczami, które podlegają niezliczonym formom konieczności, przyczynowości i zmiany. Tutaj już od razu mamy związek właśnie z tą zmiennością. Tutaj jest taki dość... Tak, następny fragment. Bóg jednak sam w sobie jest jak najbardziej odległy od ziemi, nieskalany, niezniszczalny, wolny od wszelkiej materii, która podlegałaby zniszczeniu i śmierci. Czyli widzimy od razu też związek materii właśnie z tą zmiennością. Tak? No to jest coś, co na poziomie filozofii Arystotelesa ze względu na związek między materią i możnością zachodzi. Natomiast u Platona, w oryginalnym systemie Platona, podejście do materii było, powiedzmy, takie dość nietypowe, ponieważ właściwie materia jest czymś jeszcze dużo mniej realnym niż u Arystotelesa, gdzie chociaż nie może istnieć sama w sobie, jest tylko pewnym substratem, pewnym podmiotem, podłożem dla formy, to jednak jest jakoś określone jako pewien substrat, taki nieokreślony. Natomiast u Platona właściwie materia jest pojmowana jako jakieś miejsce, w którym odbija się idea, nie tyle jako pewien substrat, tylko jako miejsce, gdzie ta idea się znajduje. Tak? Trochę takie podejście jak, powiedzmy, hologramy są. Tak? Hologram jest takim trójwymiarowym obrazem rzeczywistości, gdzieś tam odbitym w jakimś miejscu, w jakimś fragmencie przestrzeni. No tak trochę Platon podchodzi do materii. Tak? Tutaj jakby widać wyraźnie, że materia jest mocno zdeprecjonowana w stosunku do tego, co będzie u Arystotelesa. Tak? No bo Arystoteles jako przyrodnik jednak ma świadomość pewnej takiej realności tego, co materialne. U Platona właściwie jest świat zmysłowo poznawalny, jest naprawdę tylko cieniem bytu, więc materia też jest pojmowana w sposób taki bardzo
I też u medioplatoników będzie pobrzmiewało to rozumienie Platona, a jednocześnie będą już widoczne wpływy, znaczące wpływy myślenia o materii przejęte od Arystotelesa. I tutaj jest taki dłuższy fragment, który dotyczy owej zmienności. Jest też bardzo piękny, dlatego że trochę miejscami przypomina, powiedzmy, są takie aluzje do, nie są one na pewno tutaj jakoś świadome, ale jakieś aluzje z naszej perspektywy chrześcijańskiej można odnaleźć, właśnie aluzje do tego, co Bóg mówi o sobie Mojżeszowi. Więc tak, może przeczytam. Jest to samowystarczalny zwrot i przemowa do Boga, wprowadzająca jednocześnie tego, kto przemawia, w świadomość istoty Boga. Bóg bowiem do każdego z nas, kto tu do Niego przychodzi, jakby na powitanie odzywa się: poznaj samego siebie. My zaś ze swej strony odpowiadamy Bogu: jesteś, jako zwrot właściwy, prawdziwy i jedyny, przynależny Jemu samemu, potwierdzający Jego istnienie. My tak naprawdę to nie mamy udziału w istnieniu, lecz każda natura śmiertelna, znajdując się pomiędzy narodzinami i śmiercią, przedstawia tylko widmo i pozór samej siebie, niewyraźny i niestały. Jeśli zaś wytężysz myśl, by ją pochwycić, będzie tak jak z nabraniem wody w garść. Im bardziej zaciskasz dłoń, żeby ją utrzymać, tym bardziej ucieka i przepada to, co ogarniasz. Tak umysł, goniąc za całkowitą jasnością, co do każdej istoty podległej cierpieniom i zmianom, błądzi, bo zwraca się to ku jej narodzinom, to ku zagładzie, a nic stałego ani rzeczywiście istniejącego uchwycić nie jest w stanie. Dwakroć bowiem wejść do tej samej rzeki nie sposób według Heraklita, ani dwa razy dotknąć jakiegoś śmiertelnego bytu w tym samym stanie. I też musimy pamiętać, że w myśli Platona pobrzmiewa właśnie to, co tutaj przeczytałem, to, co Heraklit wyraził w ten właśnie sposób. Tyle tylko, że dla Platona to jest jakby bardzo istotny argument właśnie za tym, że świat zmysłowo poznawalny jest tylko cieniem bytu. Jest tak zmienny, jest tak wobec tego jakiś niepoznawalny również, że jest wobec tego mało rzeczywisty. Stąd też nie może ów byt nawet dojść do istnienia przez stawanie się, które nigdy nie ustaje. Ale od nasienia ciągle się zmieniając wydaje płód, potem niemowlę, potem dziecko, następnie podrostka, młodzieńca, mężczyznę, podeszłego wiekiem starca, po czym wcześniejszy wiek ustępuje następnemu. A my, co śmiechu warte, obawiamy się jednej śmierci, kiedy już tyle razy umieraliśmy i umieramy. W jakim sensie? Nie tylko bowiem, jak Heraklit powiedział, śmierć ognia to narodziny powietrza, śmierć powietrza to narodziny wody, ale jeszcze wyraźniej odnosi się do nas samych. Mąż umiera w pełni sił, gdy staje się starcem, tak jak umarł młodzieniec, by stać się mężczyzną, i chłopiec, by stać się młodzieńcem, i niemowlę, by stać się chłopcem. A człowiek wczorajszy umarł na rzecz dzisiejszego, dzisiejszy zaś umiera na rzecz jutrzejszego. Nikt nie pozostaje jednym i tym samym, lecz stajemy się wielorazy, gdyż materia obraca się w koło i ześlizguje koło jakiegoś jednego wzoru i wspólnej formy. Bo jakże byśmy, pozostając wciąż tymi samymi, mogli cieszyć się teraz czym innym, niż cieszyliśmy się dawniej? Jakże to lubimy czy nie lubimy, podziwiamy czy ganimy kolejne przeciwieństwa, inaczej mówimy, inaczej odczuwamy, ani wyglądu, ani postaci, ani też myśli nie zachowujemy tych samych. Bez zmiany bowiem nie sposób mieć doznania odmienne, a kto się zmienia, nie pozostaje tym samym. Jeśli zaś nim nie pozostaje, nie istnieje naprawdę, tylko właśnie się zmienia w samym istnieniu, stając się innym, niż był przedtem. To zmysły nas mylą, które przez niewiedzę to, co jest tylko zjawiskiem, biorą za byt prawdziwy. Cóż więc jest tym, co istnieje naprawdę? To, co jest wiekuiste, niezrodzone i niezniszczalne, któremu czas żadnej nie przynosi zmiany. Czas mianowicie jest czymś ruchomym, kojarzącym się wyobraźni z ruchliwą materią, ciągle płynie i nic nie zatrzymuje, jakby jakiś zbiornik śmierci i narodzin. A to przecież, co się o nim mówi, potem i przedtem, będzie i byłem, jest samo przez się wyznaniem nieistnienia. Mówić bowiem, że istnieje coś, co się jeszcze nie zrodziło, albo już przestało być, jest głupotą i nonsensem. A więc widzimy, że bardzo silnie odczuwają autorzy, akurat Plutarch, przewagę tego, co
co istnieje, co nie stało się, co nie powstało i nie ginie i co nie zmienia się, ale jest wieczne, jest niezmienne. I też bardzo podobnie brzmią fragmenty w sumie świętego Tomasza dotyczące niezmienności Boga. To jest tutaj jedna z tych kolejnych kwestii. Niezmienność Boga w zagadnieniu 9, czy Bóg jest zgoła niezmienny, czy niezmienność jest przymiotem cechującym wyłącznie Boga. To są tytuły dwóch artykułów, na które składa się to zagadnienie. I też kolejne zagadnienie wieczności Boga. Tutaj Tomasz podejmuje w 6 artykułach kwestię wieczności Boga, czym jest owa wieczność. Nie będę za dużo Tomasza teraz cytował, żeby jakby nie odebrać nam potem przyjemności zdelektowania się tymi tekstami, ale zobaczymy, że one faktycznie są, ktoś może też w domu sobie sprawdzić, jeśli chce, że są bardzo podobne. Nie jest ten styl taki, powiedzmy, poetycki, ale jeśli chodzi o samą treść, o myśl, to jest właściwie tutaj wielkie podobieństwo. Bóg żyje w inny sposób, żyje w wieczności, nie ma w nim żadnej zmiany i dlatego jego życie jest czymś znacznie, jakby nieskończenie w ogóle doskonalszym. Zobaczcie, że my żyjemy jakby tak plasterek po plasterku, że właściwie w każdym momencie mamy tylko część naszego życia, bo nie dysponujemy ani przeszłością, ani teraźniejszością, tylko chwilą obecną, która zawsze się zmienia i jest coraz to inna. I żyjąc w jakimś momencie nie dysponujemy tymi doskonałościami, które mieliśmy jako dzieci, bo one już minęły, pewna prostota dzieciństwa już w nas nie istnieje. Z kolei też jakaś dojrzałość starca nie istnieje jeszcze w nas aż w takim stopniu, jak mogłaby istnieć i kiedyś jeszcze bardziej jej nie było, więc nie mamy wszystkich, całego swojego życia jakby nie posiadamy naraz, a wieczność jest ostatecznie właśnie czymś takim, jest posiadaniem, takim doskonałym i pełnym posiadaniem życia, całego tego życia, które posiada się. I tak jest w Bogu. Więc posiadanie życia jest zupełnie inne. I jakby się tak na tym zastanowić, to raczej czas i przemijanie i zmienność jest czymś właśnie czymś dziwnym, czymś wtórnym tak naprawdę. Właśnie niezmienność jest czymś pierwotnym. Więc pod tym względem oba te tropy i ten, który jest jakby trop Arystotelesa, to trop Platona się tutaj jakoś łączą. Natomiast to, co musiało być dokonane i co zostało dokonane i co jest wielkim osiągnięciem myśli w okresu tego średniego platonizmu, to jest zrozumienie tego, że właśnie połączenie tych dwóch jakby tych punktów jakby szczytowych tej piramidy w jednym i drugim przypadku, bo mamy tutaj umysł, a z drugiej strony mamy ten świat niezmienny, który jest jednak światem pewnych pojęć, światem idei, światem takich, no, można powiedzieć już językiem Arystotelesa, jakby zastosowanym do tego przypadku takich substancji, które jednak są po prostu zupełnie tylko i wyłącznie intelektem poznawalne, nie mają żadnego materialnego jakiegoś elementu. Więc jak to połączyć? I tutaj rozwiązanie jest bardzo proste i ono już nawet wcześniej trochę miało pewne swoje, jakieś próby były podejmowane wcześniej, ale właśnie u medioplatoników pojawi się to jako pewna zasada, że mianowicie jest właśnie tak, najprościej. To znaczy, że ten pierwszy, najwyższy intelekt, ten umysł jednocześnie w sobie posiada właśnie te myśli, które on ma, tak? Myśląc siebie, posiada jakby te wszystkie myśli, które są wzorami rzeczy. Czyli jakby dwie rzeczy się zjednoczyły. Świat idei jest światem umysłu boskiego. Te dwie rzeczy się połączyły. To już żeśmy właściwie się z tym spotkali u Filona w jakiejś mierze, tylko tam, kiedy mówiliśmy o Logosie, to jednak pamiętamy, że on był zainspirowany księgami mądrościowymi, że on był w dużej mierze, tak, że to wszystko jednak było pod znacznym wpływem objawienia Starego Testamentu. Tutaj natomiast mamy do czynienia z pracą intelektu ludzkiego, z łączeniem różnych tradycji filozoficznych, ale w taki sposób, żeby stworzyć coś jakiegoś takiego spójnego i jednocześnie dotyczącego sprawy najistotniejszej właściwie, czyli tego, kim jest Bóg. Więc ten właśnie Bóg ma w sobie świat intelektualny. To jest coś, co można powiedzieć zostało jakoś osiągnięte dzięki połączeniu tych dwóch tradycji filozoficznych. Ale z drugiej strony to nie oznacza, że gdzieś zaprzepaszczono rozumienie
rozumienie rzeczywistości w systemie Arystotelesa, gdzie tak można powiedzieć, że idea została zimanentyzowana, że została umieszczona w rzeczy, że stała się formą jakiegoś konkretu, stała się jakby treścią intelektualnie poznawaną tej konkretnej rzeczy. I tak tutaj właśnie będzie, czyli będziemy mieli do czynienia z takimi jakby inteligibiliami pierwszymi, czyli tymi treściami ogólnymi, intelektualnie poznawalnymi, czyli właśnie ideami, które znajdują się w Bogu, a także z tymi inteligibiliami drugimi, które znajdują się w konkretnych rzeczach. Tak? Czyli jakby idee są w Bogu, w umyśle boskim, idee są w rzeczach. I na dobrą sprawę to w pewnym sensie tak też będzie świętego Tomasza, tylko że też znowu inaczej, bo okazuje się, że te idee zdaniem świętego Tomasza w Bogu nie istnieją jako pewne ogólne pojęcia, tylko jako pewne konkrety. O tym powiemy później, ale tutaj zaznaczam, że u świętego Tomasza jest trochę inaczej. Natomiast faktycznie tak jest, że to są rzeczy, które dotyczą prawdy. To znaczy, kiedy się dotyka zagadnienia prawdy, to trzeba właśnie ten obraz mieć przed oczyma. Rzeczy umieszczonej między dwoma intelektami, prawda? Rzeczy, która w sobie zawiera pewną treść intelektualnie poznawalną. Mówimy o prawdzie metafizycznej, ale jest też prawda ontyczna, która jest w intelekcie tego twórcy, czy też stwórcy rzeczy, i prawda logiczna, która jest w intelekcie człowieka, intelekcie poznającym daną rzecz. Tak? Więc my jesteśmy w sytuacji oczywiście tego człowieka poznającego, jesteśmy otwarci na byt, ale ten byt pochodzi od owego jakiegoś twórcy czy stwórcy, który w sobie zawiera jakiś zamysł stwórczy czy twórczy, prawda? Jakąś ideę. Tak to mniej więcej jest to zrozumiane, ale tutaj się pojawiają właśnie pewne powiedzmy trudności, to znaczy i też można powiedzieć, że zarysowują się już te elementy, które będą bardzo mocne w neoplatonizmie. Bo po pierwsze to jest też w jakiejś mierze przecież element wzięty z właśnie z filozofii też Arystotelesa, gdzie jest cała hierarchia tych pośredniczących jakby tak bytów, które przenoszą to oddziaływanie tego pierwszego poruszyciela nieporuszonego, który przecież jest kochany i z racji tego porusza świat, ale ten pierwszy poruszyciel poruszony z kolei jakby zapładnia tych kolejnych w jakiś tam sposób. To też sam Arystoteles dobrze tego nie, jakoś w sposób jasny i wyraźny tego nie opisał, ale jakby w kolejnych jakby tych etapach rozwoju myśli dało to pewien asumpt do stworzenia takiego systemu pewnych takich pośredników, którzy będą jakby przenosili to działanie, ta doskonałość tego pierwszego poruszyciela, tego najwyższego intelektu będzie w jakiś sposób potem przenoszona, to działanie na te niższe poziomy. To będzie właściwie treścią systemu neoplatońskiego, systemu Plotyna, gdzie to jest, można powiedzieć, jakby taką osią centralną całego systemu. Ale tutaj już trochę to zostaje zarysowane. Łącznie z to też zresztą u Filona, prawda, to już widzieliśmy, przecież Logos był takim pośrednikiem, ale poza Logosem pamiętamy, że były te moce przecież, tak, tam jeszcze pewne elementy wzięte z objawienia, więc jacyś aniołowie, którzy byli takimi pośrednikami, i to też w medioplatonizmie się znajdzie, więc trochę takiego elementu tutaj religijnego czy mistycznego też się znajduje, nie będziemy w tego jakoś może bardzo wchodzić, bo koncentrujemy się na samej takim samym tym filozoficznym elemencie. Więc to jest coś, co zostanie w neoplatonizmie rozwinięte dużo bardziej niż tutaj. A druga rzecz, która tutaj jest zarysowana i która się rozwinie jeszcze dużo bardziej i która odróżnia właśnie pod tym względem, jest jednak różnica widoczna, znaczna między świętym Tomaszem i sposobem myślenia o Bogu obecny w filozofii świętego Tomasza, a tym sposobem, który zarówno jest już trochę w medioplatonizmie, a jeszcze dużo bardziej w neoplatonizmie. Chodzi o zrozumienie Boga, to znaczy, czy my jesteśmy w stanie Boga opisać, czy jesteśmy w stanie Go zrozumieć, czy Bóg nie jest właśnie czymś, co wykracza poza nasz intelekt, prawda? Czy Bóg nie jest właśnie czymś, co z racji swojej doskonałości jest faktycznie zawsze wyżej, tak? No bo niewątpliwie jest.
jest nieskończenie doskonalszy. U Arystotelesa jest przecież też tym, który jakby no jest właściwie oddzielony od świata. Tutaj nawet jeżeli on z racji tego, że świat poznaje przez to, że te idee, które posiada w sobie, jakoś potem się odwzorowują w rzeczywistości, tak? Jest jakby połączenie tego pierwszego poruszyciela z takim, powiedzmy, demiurgiem, to jednak z naszej perspektywy jest ciągle czymś, kimś ponad. I można powiedzieć tak, że u świętego Tomasza jest jak najbardziej w jego myśli wyrażona właśnie ta pewnego rodzaju niepoznawalność Boga, bo święty Tomasz stoi na stanowisku, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie Pana Boga zdefiniować, że nie jesteśmy w stanie podać jak te właśnie jego definicji, to znaczy tutaj jakby są wykorzystywane przez świętego Tomasza pojęcia zaczerpnięte z logiki Arystotelesa, chodzi o rodzaj, o gatunek, o tym też będziemy mówili później, nie chcę tu za dużo rzeczy wprowadzać, ale święty Tomasz z jednej strony będzie stał na stanowisku, że jest dla nas Bóg kimś niedefiniowalnym, nie możemy jego istoty tutaj poznać, ale z drugiej strony jednak zadziwiające jest to, że święty Tomasz w artykule 12 kwestii 12, w jaki sposób poznajemy Boga? Brzmi ten artykuł, tytuł artykułu brzmi tak. Czy tu na świecie człowiek swoim przyrodzonym rozumem może dojść do poznania Boga? I odpowiedź jest taka. Wbrew temu, tutaj set kontra już, bo tam są wcześniej argumenty, które, według których nie da się. Wbrew temu apostoł pod adresem pogan tak pisze. To bowiem, co Bogu poznać można, jawne jest wśród nich. A pisze o tym, co da się poznać o Bogu za pomocą przyrodzonego tylko rozumu. I w odpowiedzi w tej części głównej artykułu jest napisane tak. Ponieważ nasze naturalne poznanie bierze początek od zmysłów, dlatego może ono tylko tak daleko sięgać, jak daleko może je zaprowadzić świat zjawisk, czyli przedmiotów zmysłów. Nigdy zaś z poznania świata zjawisk nasza myśl nie potrafi wzbić się aż tak wysoko, by zdołała widzieć istotę Boga. Czyli na razie wszystko wydaje się, że raczej przeczy temu, co Tomasz będzie bronił. Czemu? Bo świat zjawisk to stworzenia, skutki Boga, niedorównujące przyczynie mocą. Stąd to z poznania świata zjawisk nie da się poznać całej mocy Boga, a co za tym idzie, nie da się widzieć Jego istoty. Właśnie nie da się jakby zrozumieć tego, kim On jest, to jest jasne. Znaczy znowu, tu jakby wydaje się, że święty Tomasz na razie się oddala od tej odpowiedzi, której chce udzielić. Ponieważ jednak świat ten jest skutkiem Boga, zależnym od Niego, jako od swojej przyczyny, dlatego może nas doprowadzić nie tylko do poznania, czy Bóg jest, ale także do poznania przymiotów, jakie muszą koniecznie przysługiwać Bogu jako pierwszej przyczynie wszechrzeczy, przyczynie górującej nad wszystkimi swoimi skutkami. I tak dowiadujemy się o Bogu, jaki jest związek między nimi a stworzeniem, mianowicie, że jest przyczyną wszechrzeczy. Poznajemy też, co go różni od stworzeń, mianowicie, że nie jest żadnym z tych dzieł, których jest przyczyną. Poznajemy wreszcie i to, że jeżeli czego, co cechuje stworzenie, nie przyznajemy Bogu, to nie z racji jakiegoś braku w nim, ale w uznaniu Jego górującej nad wszystkim wzniosłości. Tutaj od razu jakby trzy takie sposoby tego poznawania Boga od razu zostały zarysowane. O tym będziemy mówić też przy okazji mówienia o neoplatonizmie. Może wtedy więcej też bardziej wyakcentujemy tą różnicę między świętym Tomaszem. Podejściem, które przede wszystkim akcentuje przyczynowość, czyli co z tego, że ta pierwsza przyczyna jakby góruje nad rzeczywistością, ponieważ właśnie nie wykorzystuje jakby całej mocy swojej przyczyny Pan Bóg w stwarzaniu świata, ale jednak możemy, wracając do tej przyczyny, ze świata stworzeń, możemy jednak trochę powiedzieć o nim, możemy poznać jego przymioty w sposób oczywiście jakoś niedoskonały. To wcale nie znaczy, że znamy istotę Bożą. I to też powoduje, że dla nas właśnie Pan Bóg jest bardzo zagadkowy, nawet jeżeli wiemy już, że jest na przykład nieskończenie sprawiedliwy. Wiemy, że jest nieskończenie miłosierny. To jednak wielką jest dla nas zagadką, w jaki sposób Pan Bóg łączy w sobie te dwie cechy. A gdybyśmy istotę Bożą znali, gdybyśmy definicję Bożą mogli poznać, gdybyśmy widzieli
tą Bożą istotę, no to wtedy to jakby wszystko byłoby dla nas jasne. Wtedy byśmy się nie dziwili. Trójce Świętą wtedy byśmy, bo ona też w istocie Bożej jest widoczna. To znaczy ci, którzy widzą w niebie, tą istotę Bożą już poznają, ale to tylko w niebie jest możliwe, no to wówczas jakby dla nich Trójca Święta jest czymś oczywistym. To nie jest coś, co trzeba wierzyć. To nie jest coś, co jest jakoś trudne, co po prostu jest zagadkowe, tajemnicze. Oni to po prostu widzą, tak jak my widzimy, że 2 plus 2 jest 4. To oni widzą, że Bóg jest Trójcą i że musi być Trójcą, bo nie jest Trójcą dlatego, że chciał nią być, znaczy w sensie, że mógłby ją nie być, tak jak stworzył świat, mógłby go nie stwarzać, mógłby świat stworzyć inaczej, ale jest Trójcą w sposób konieczny. To jest coś, co należy do jego istoty. To jest coś, co jest jakby w nim. I to jest właśnie kwestia tego rodzaju, że nawet jeżeli właśnie faktycznie nie znamy Bożej istoty, faktycznie jest to dla nas wielka tajemnica. Bóg jest wielką tajemnicą, ale możemy pewne przymioty o nim podać, możemy coś powiedzieć o nim i to jest coś, co jednak stanowi coś bardzo cennego. Natomiast w medioplatonizmie będzie już pewna tendencja, w neoplatonizmie ona będzie jeszcze dużo silniejsza, taka właśnie agnostyczna, to znaczy kierująca nas ku jakby przyznaniu, że my właściwie nie wiemy, kim jest Bóg. Tak? Chociaż tutaj jeszcze w medioplatonizmie ona jest tylko pewną taką tendencją gdzieś tam tkwiącą, między wierszami może bardziej, bo ciągle jednak medioplatonicy twierdzą, że jest ten najwyższy, jest intelektem, jest umysłem. Tego jeszcze nie zagubili, to jeszcze się jakoś ostało. Tak? Więc jednak ciągle jest jakoś bliski, bo jest umysłem. Jest czymś, co przynajmniej co jest umysłem, czymś, co my jakoś znamy, wiemy, doskonalszym oczywiście od tego umysłu, który my sami dysponujemy. Prawda? Różnica oczywiście jest. I teraz jeszcze tutaj kilka takich cytatów, które mają pokazać, w jaki sposób oni podchodzą. Ta transcendencja Boża, tutaj akurat u innego, u Albinosa, innego z ubiegłego wieku pochodzącego filozofa, to jest tak to przedstawione, jest niewysłowiony i można go ująć jedynie umysłem, jak powiedziano, ponieważ nie jest ani rodzajem, ani gatunkiem, ani różnicą gatunkową. To dokładnie to samo święty Tomasz będzie pisał. A z drugiej strony nie odnosi się do niego żadne określenie ani złe, ponieważ nie godzi się tego mówić, ani dobre, ponieważ byłby taki poprzez uczestnictwo w czymś, a zwłaszcza w dobroci. Ale nie jest też ani dobry, ani zły, ponieważ to nie odpowiada jego pojęciu. Czyli tutaj już widzimy, że mają ci autorzy tendencję do tego, żeby nie tylko negować te cechy, które Panu Bogu na pewno nie mogą przysługiwać, związane z jakąś niedoskonałością, ale nawet jakby nie próbują przypisywać mu, właśnie posługując się ową przyczynowością, tych cech, które możemy w świecie stworzonym odnaleźć i które nie wiążą się z jakąś negatywnością. Nie przypisuje się mu jakości, ponieważ nie ma nic wspólnego z jakością i jego doskonałość nie zależy od jakości, ale nie jest też bez jakości, ponieważ nie brak mu takich jakości, które mogą mu przysługiwać. Nie jest częścią czegoś, ani nie posiada części jako całość, ani też w konsekwencji nie jest czemuś równy, ani od czegoś różny. Niczemu bowiem mu się nie przypisuje, mocą czego mógłby zostać oddzielony od innych rzeczy. Ani nie porusza, ani nie jest poruszony. Czyli widzimy, że jest tutaj już pewna tendencja do tego, żeby o Panu Bogu myśleć jako o czymś jakimś niepoznawalnym, co jest no właśnie dość odległe od myśli świętego Tomasza, ale to będzie jeszcze bardziej widoczne przy okazji omawiania neoplatonizmu. Natomiast u owego Albinosa, tego samego autora, bardzo podobne do sposobu myślenia tomistycznego, to świętego Tomasza, możemy znaleźć dowody na niecielesność Boga. On pisze tak: Bóg nie ma części, ponieważ nie istnieje nic przed Nim. Część bowiem i to, z czego coś jest zrobione, istnieją przed tym, czego są częścią. Powierzchnia przecież istnieje przed bryłą, a linia przed powierzchnią. Nie mając zaś części, jest nieruchome, zarówno jeśli chodzi o zmianę przestrzenną, jak i zmianę jakościową. Gdyby bowiem się zmieniał, wówczas mógłby się zmienić albo przez niego samego, albo przez coś innego. Gdyby pod wpływem czegoś innego, wówczas to coś innego byłoby mocniejsze od niego. Gdyby przez siebie samego, wtedy zmieniłby się albo na gorsze, albo na lepsze, ale obydwie ewentualności są absurdalne. Z tego wszystkiego wynika także, iż jest on bez ciała. I tak dalej, jest to właściwie dalej już przedstawione, ale myślę, że nie ma sensu tego czytać. Jest to jasne, że tak musi być. I co ciekawe, kiedy się czyta te zdania, to bardzo przypomina to sposób myślenia świętego Tomasza. Bardzo podobnie święty Tomasz będzie
o niecielesności Pana Boga pisał. Mogę też przeczytać fragment na potwierdzenie. Więc Bóg bezwzględnie nie jest ciałem. To jest część główna w artykule pierwszym. To jest kwestia, zdaje się, trzecia. Więc tak, uzasadniamy to w potrójny sposób. Pierwsze, obserwując poszczególne ciała, stwierdzamy, że ciało o tyle coś w ruch wprawia, o ile samo jest przez coś w ruch wprawiane. Otóż, jak to wyżej wykazaliśmy, Bóg jest pierwszym poruszycielem nieporuszanym, jasne więc, że Bóg nie jest ciałem. Drugie, pierwszy najwyższy byt żadną miarą nie jest w możności do czegoś, ale jest tylko samym aktem, czyli chociaż bowiem w jakimś jednym i tym samym podmiocie, w którym coś przechodzi z możności do aktu, możność pod względem czasu wcześniejsza jest od aktu, to jednak bezwzględnie rzecz biorąc zawsze akt poprzedza możność. I tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że sposób myślenia bardzo podobny, nawet podobne pojęcia są wykorzystywane. Także widzimy, że mamy tutaj do czynienia z znaczącym podobieństwem. I ostatnia sprawa związana z też istotna różnica pomiędzy medioplatonizmem a świętym Tomaszem, mianowicie kwestia pochodzenia świata. Już wiemy, że u świętego Tomasza będzie tak naprawdę pierwsza filozoficzna teoria stworzenia świata, stworzenia z niczego. Natomiast tutaj u tych myślicieli medioplatońskich tak naprawdę też w znacznej mierze pod wpływem Arystotelesa będzie koncepcja świata odwiecznie istniejącego. Czyli właściwie świat nie jest w żaden sposób stworzony. Zresztą dla starożytnych stworzenie z niczego było czymś, co nie mieściło się w głowie, mówiąc dosłownie. Tak? Znaczy, rozumiano tworzenie z jakiejś odwiecznej materii. Tak to jest w Timajosie, tak to jest u Platona przedstawione. Demiurg tworzy świat, buduje go z odwiecznej materii, wpatrzony w ideę, które odzwierciedla, stara się jak najlepiej odzwierciedlić pewne wzorce, idee w tej materialnej rzeczywistości. No i teraz jak tutaj to pogodzić, bo medioplatonicy tutaj stanęli przed zadaniem dość trudnym, bo z jednej strony Arystoteles stoi twardo na stanowisku, że no jest owszem pierwszy poruszyciel, ale on od wieków jest tym pierwszym poruszycielem i zawsze nim będzie. Jakby tutaj nie ma żadnej zmiany, po prostu zawsze jest poruszającym, odwiecznie jest pierwszym poruszającym, odwiecznie świat istnieje. Jest zawsze taki sam tak naprawdę, bo gatunki i rodzaje są niezmienne. Tak jak ideę u Platona. A u Platona mamy w Timajosie tego demiurga, który świat jakoś buduje. Jak to pogodzić? Nie jest to oczywiście też stworzenie, ale jest to jakieś budowanie, porządkowanie. No i tutaj kilka stanowisk, trzy takie się stanowiska ugruntowały. No, można to w różny sposób łączyć. Pierwsza opcja jest taka, żeby metaforycznie potraktować to budowanie świata opisane w Timajosie. Także ten demiurg jest pewnego rodzaju takim trochę mitem. Jest to pewnego rodzaju opowiadanie, które ma przedstawiać nam porządkowanie, wprowadzanie pewnego ładu, ale to wcale nie znaczy, że jakby w czasie, w pewnym momencie czasu ów demiurg świat zbudował, tylko to jest pewna metafora. Tak? Ostatecznie jednak tutaj jakby przewagę ma myśl Arystotelesa, świata istniejącego odwiecznie, tylko porządkowanego. Ten ruch już nie jest tylko tak rozumiany, powiedzmy, z punktu widzenia jakby przyczyny celowej, czy ewentualnie sprawczej, ale również przyczyny formalnej. Jest jakby wprowadzany pewien ład w świat materialny, dzięki czemu nie jest on jakoś nieuporządkowany, nie jest on chaosem, ale staje się kosmosem. No, ale myślę, Arystotelesa jest tutaj jakoś górą. I druga opcja zasadnicza, druga skrajność, że jak najbardziej jest to jakoś tworzone, ten świat materialny jest jakoś tworzony w czasie, no, ale też zauważmy, że jednak świat jest mimo to wieczny, bo materia jest odwieczna, więc znowu Arystoteles ma tutaj oczywiście dużo racji, bo materia jest odwieczna, nawet jeżeli ten demiurg, ten budowniczy jest tym, który wprowadza ład i porządek, to jednak robi to
bazując na tym, co jest zawsze, co istnieje i co zawsze istniało. I trzecia opcja, powiedzmy taka po środku, mianowicie, owszem, jest demiurg, on buduje świat, wprowadza jakby porządek, ale może wcześniej też był jakiś inny, inna jakby faza istnienia świata. My istniejemy akurat w takim momencie, w takiej jakby epoce, gdzie taki porządek został wprowadzony, ale no znowu jest ta odwieczność tutaj czymś bardzo głęboko tkwiącym. Nie ma tutaj absolutnie jakiegoś takiego początku, tak? Początku, który jest jakby absolutny. Tak? Jest materia odwieczna, jest czymś, co zawsze występuje. Więc niezależnie od tego, pewne cechy się będą pojawiały. Zresztą uzasadnienie teorii stworzenia z niczego, które znajdziemy u świętego Tomasza, pokazuje nam jasno, że dla starożytnych było rzeczą oczywistą, że właśnie, no, czy to bardzo mocne to jest u Arystotelesa, ale w ogóle, że świat jest właśnie czymś, co materia jest jakby odwieczna, tak, zawsze istniejąca. Mitologiczne systemy zresztą dokładnie to samo mówią. Mówią o porządkowaniu jakiegoś chaosu. Mówią o tym, że na początku był jakiś chaos, jakiś substrat, jakiś materiał, który został tylko porządkowany, ale to nie znaczy, że jakby nie było niczego, tak? Że jest stwórca, który wszystko powołuje do istnienia. To znajdziemy natomiast w Piśmie Świętym. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.